No dobrze, to możemy zaczynać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja na imię mam Tadeusz. No trudno. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie mianowicie takie, jak żyć? Jak żyć, kiedy twoim zadaniem jest wykonać wysoko wydajnościową aplikację, która ma prezentować treści w 3D w przeglądarce. Temat, który się wysłał pocztą, się był trochę dłuższy, oryginalnie miał się nieco być krótszy, ale no, wysłał mi się, jak się wysłał. Więc tak, kim ja jestem, to chyba teraz większość postaci wie. Pracuję jako front-end engineer w Kotlinie, więc o mnie krótko. Teraz tak, o czym dzisiaj będę mówił. To, co dzisiaj zobaczycie, to jest case study tego, czym się zajmowałem jeszcze w listopadzie zeszłego roku. Dokładnie o tym, co to jest, to za chwilę. Po tym, jak przedstawię, na czym polega case study, pokażę, przedstawię w skrócie, czym jest WebGL oraz czym jest biblioteka, która intensywnie z niego korzysta, zwana FreeJS. Przedstawię dalej, jak wyglądała moja początkowo naiwna implementacja tego, co było analizowane w case study, jakie napotkałem problemy oraz w jaki sposób usprawnienia sprawiły, że to wreszcie zaczynało działać tak, jakbym chciał i tak, żeby było wszystko dobrze. Ok. Case. Case to było oczywiście wizualizacja dla Maratonu 24, największego konkursu zespołowego programistycznego w Polsce. W tej części świata nawet. Tak, należy o tym pamiętać. W 2013 pod koniec, jak robiłem wizualizację, to pomyślałem sobie, ej, zróbmy to w przyszłym roku w 3D. No nikt nie zwrócił na to uwagi, ale pomyślałem sobie, że to jest świetny cel na rok zeszły, na następną edycję, która była druga. No i tak się szczęśliwie złożyło, że miałem bardzo dużo czasu na to, żeby to przygotować i przygotowywałem sobie samodzielnie, więc mogłem troszeczkę sobie poszaleć. Kontynuując. Tak, tak to wyglądało już na miejscu. Sam konkurs polegał na tym, że gracze byli za tymi drzwiami, które są tam na drugim planie. Między innymi oczywiście, jeżeli chcieli sobie zobaczyć to, co się działo na całej planszy, bo to chodziło o to, żeby wpisali boty do gry, to musieli się pofatygować na zewnątrz swoich boksów, podychać świeżym powietrzem i zobaczyć na gigantycznym ekranie, który akurat był telewizorem, co jest ważne, bo to nie był ekran, ale mniejsza to, na którym była pokazana w czasie rzeczywistym prezentacja tego, co się akurat na planszy dzieje w trzech wymiarach w tym roku. Ok, jedziemy. Teraz mamy ten kod, zobaczymy, czy się odpali. Raz, dwa, trzy, cztery, bach. Proszę bardzo. Tak to mniej więcej wyglądało dla graczy, jak już wyszli. Tutaj widzimy, tytuł tej gry to jest Ice. W dużym skrócie polegało tym, że pingwiny jeżdżą po całym planszy i poruszają kostki, grając w bardzo skomplikowaną wersję 2048, jeżeli ktoś... Tak. Drużyn było 30, natomiast naraz kolorowane były 3. 5, przepraszam. Oryginalnie to było 10, ale okazało się, że pokolorowanie na 10 kolorów i tak wprowadza zamęt, więc zostawiliśmy 5 kolorów i co jakiś czas po prostu zmieniają się kolory. Natomiast nie to jest kluczowe. Kluczowe jest to, że to teraz się może trochę krzaczy, bo to jest trochę wersja już taka mocno ostateczna, którą przygotowywaliśmy na wieży przed samym tym. Kilka było takich kluczowych zmian po drodze, które ten trochę na szybko wprowadzaliśmy, ale one były ważne. Dlatego trochę się może krzaczyć, ale cóż. Najważniejsze jest to, że plansza tu jest dosyć spora. Jest tu dosyć sporo obiektów. Wszystko się dzieje w przeglądarce, a to jakimś systemem jeszcze chodzi. I nie wydajność się nie jest okropna, jakby się można było spodziewać. Ok. Jak ta aplikacja została zbudowana? No więc tak, boilerplate, czyli cała taka buchalteria typu kliknij tu, żeby zrobić to i tak dalej, pokaż ten widok. To było zrobione w AngularJS, ponieważ no, to jest taki komek, który wszystko robi relatywnie prosto i szybko. Teraz tak, sama prezentacja w 3D to oczywiście była zrobiona za pomocą WebGL, za pomocą FreeJS, jak już wcześniej wspomniałem. I teraz tak, ważną rzeczą w tej
być odporna na problemy z połączeniem i serwerem. Tak, żeby się przypadkiem nie zepsuła od tego, że serwer akurat raz nie przesłał tego, co się aktualnie dzieje na branży, czy na przykład serwer zmienił grę w międzyczasie. Ona się miała orientować takie rzeczy i automatycznie wstawić. To był ważny czynnik tutaj. Okej, teraz krótko o tym, czym jest WebGL. WebGL to troszeczkę święty graal projektantów gier, niektórych, ponieważ pozwala na trójwymiarowe prezentacje bez żadnych pluginów przeglądarki, co jest przełomowe dosyć. Wcześniej oczywiście mieliśmy do takich rzeczy jak Flash, albo Java i tak dalej, ale no, z różnych względów politycznych zostawienie takiego zadania pluginu przestało być w modzie i teraz przechodzi to na implementację w przeglądarce. OK, teraz na dzień dzisiejszy mamy szczęśliwie przynajmniej częściowe wsparcie u ponad 75% urządzeń. Przez częściowe mamy na myśli to, że działa większość rzeczy i można to, co pokazałem wcześniej na demie, można coś takiego uruchomić. Znaczy, to te 75% urządzeń odnosi się szczęśliwie do urządzeń mobilnych. No oczywiście jest jeden z nich wyjątek, wielka karta graficzna, która się nazywa Mali korporacji ARM. To takie telefony niskobudżetowe często mają oraz produkty pewnej bardzo znanej firmy i bardzo szeroko rozpowszechnionej, której nie wymienię tutaj. I w nich jest problem polega na tym, że WebGL po prostu nie działa. Okej, nie. Akurat jeżeli chodzi o iPhony, to od iOS 8 WebGL wreszcie jest na iPhone'ach, co jest dużym skokiem naprzód. Ba, właściwie to WebGL jest nawet na Explorerze 11, więc no, jest w miarę powszechnym, można by powiedzieć. Okej, teraz WebGL, dlaczego jeszcze nie zrobiło takiej gigantycznej kariery? Otóż problem jest taki, że na większość urządzeń w tej chwili, takich mniej lub bardziej desktopowych, korzysta z czegoś takiego, co w przypadku kart graficznych NVIDIA nazywa się NVIDIA Optimus. I teoretycznie działać ma to tak, że jeżeli jest niskie zapotrzebowanie na moc obliczeniową, to przełącza się na zintegrowaną kartę graficzną na procesorze, a jeżeli jest duże, to na kartę graficzną osobną, dyskretną, poza procesorem. No i to nie działa. W dużym skrócie. To niestety nie działa, w szczególności sterowniki kart graficznych NVIDIA i AMD mają taką tendencję, że mają hardkodowane, żeby przeglądarki nie korzystały z ich kart graficznych. Bierze się to z tego, że po prostu tak, gdyby to zostawić w takiej chwili, to taka karta graficzna osobna by pożerała dużo mocy i taki laptop zamiast trzymać 5 godzin trzymałby 2. No niestety, to jest problem, który pozostaje nierozwiązany. Dlatego też ważne jest, że jeżeli coś jest w przeglądarce prezentowane, to prawdopodobnie korzysta ze zintegrowanej karty graficznej, która teraz większość procesorów jest nią zaopatrzona. Okej, kontynuując. Teraz tak. WebGL jest oparty na OpenGL ES, czyli dla Embedded System, czyli dla systemów wbudowanych. Dużo blogów i innych takich wspomina o tym, natomiast mało kto to wyjaśnia. Ja to postaram się wyjaśnić. Teraz tak, w dużym skrócie polega na tym, że to jest ograniczone w dużym stopniu w porównaniu do OpenGL, który jest standardem prezentowania trójwymiarowej grafiki ogólnie. Ograniczone między innymi dlatego, że jak chce mieć teksturę, to musi mieć wielkości 2 do NT i na 2 do NT. Inaczej nie działa w ten czy inny sposób. Jeżeli chodzi o takie coś, co się nazywa shadery, od pewnego czasu, już od prawie 10 lat, karty graficzne działają na takiej zasadzie, że nie mają jakiejś tam konkretnego flow, tylko programuje się w takim języku, co się nazywa OpenGL Shading Language, i w dużym skrócie polega na tym, że najpierw się karcie graficznej mówi, jak ma rozłożyć wierzchołki różnego rodzaju, a potem się potem karta graficzna przelicza te wierzchołki na trójkąty i te trójkąty mówi, gdzie mają być narysowane, a potem inny fragment kodu zajmuje się pomalowaniem tych trójkątów. I teraz tak, w WebGL dostępne są ograniczone jest tylko do rozmieszczania tych wierzchołków i rysowania ich. W OpenGL jest tego masa różnych więcej, między innymi istnieją, można za pomocą OpenGL wykonywać dowolne operacje matematyczne, w sensie można ich użyć do obiekcji rozproszonych i tym podobnych. WebGL na
tekstur 3D. To jest coś, za czym się raczej nie tęskni, bo to jeszcze w miarę da się emulować, chyba że właśnie ma się taką kartę graficzną konkretną, która tego nie ma. To jest dosyć popularne, żeby nie dało się tego odemwić, ale nie płaczemy za tym. Ważny jest brak tego, że nie ma precyzji podwójnej. Ogólnie rzecz biorąc, to wszystko działa na pojedynczej precyzji, dlatego różne czasami śmieszne efekty graficzne wychodzą, jeżeli się przesadzi trochę z liczeniem tego wszystkiego. Okej. Idąc dalej, FreeJS, co to jest? To jest interesujący projekt, ponieważ powstał dużo wcześniej niż WebGL. I oryginalnie w ogóle, zanim WebGL się rozpowszechnił, to już istniało i na początku polegało na tym, żeby po prostu ktoś mógł jakikolwiek, nawet statyczny, po prostu pokazać coś w trzech wymiarach, niekoniecznie poruszające się, niekoniecznie z akceleracją sprzętową. Po prostu miało być, a jak działało, to nie miało znaczenia. WebGL bardzo mocno tę bibliotekę rozpopularyzowało. No i teraz ona jest de facto standardem, bo jest bardzo prosta w obsłudze. Okej, jedziemy teraz do... Na czym polegała moja naiwna implementacja? Jak były sobie te pingwiny, które sobie chodziły po tej planszy, były sobie te paski lodu, które oni ruszały, były sobie te ściany, których one unikały, to każdy z nich był na pewnym abstrakcyjnym poziomie osobnym obiektem. I tenże osobny obiekt miał swój odpowiednik po stronie procesora, był sobie to jakiś javascriptowy obiekt z jakąś tam strukturą danych i metodami i tak dalej, i rozpisanym wszystkim, co tylko się da. To było zaprojektowane pod kątem elastyczności, także jeżeli ja mam ochotę na przykład przesunąć sobie jeden wierzchołek w jednym konkretnym pionku z jakiegoś powodu, to mogę to zrobić prosto. Natomiast to ma duży wpływ na wydajność. Analogicznie jak te pingwiny się poruszały, to też co każdą klatkę animacji przeliczałem ich pozycję na procesorze via JavaScript. No i oczywiście, jak łatwo się domyślić, to świetnie działa dla planszy 10x10, takiej mocno testowej. Cieszyłem się, że to działa, bo chodzi i tak dalej. Natomiast 10 pionków plansza 10x10 to nie jest to, co się miało gdzieś na konkursie. Więc to działa spoko. Przy planszy 40x40 już się zaczynają schody. No i co tutaj się zaczął taki lag, który wynikał z tego, że wszystkie na nas pingwiny miały zaktualizowane tą, jaką ścieżką mają się poruszać. Bo miały sobie takie punkty kontrolne, po których się poruszały. No tak, plansza 100x100 to już była kompletna porażka, bo nawet chciałem oryginalnie pokazać tutaj demo, jak to wszystko działało na planszy 100x100, natomiast nie pokazałem z tej przyczyny, że zwyczajnie to by zawiesiło komputer. No i tu się pojawia filozoficzne pytanie, mianowicie jak żyć? No właśnie. Co można zrobić? Bo jak mówiłem wcześniej, już mesh, taki obiekt, to jest bardzo skomplikowana struktura danych. I tam każdy jeden trójkącik, każdy jeden wierzchołek, każdy jedno nie wiadomo co jest opisane dokładnie po stronie JavaScriptu i jest sobie w jakiejś tam abstrakcyjnej strukturze danych i ona sobie tam jest. To jest takie powolne w dostępie. Co gorsza, jeżeli pingwin jest biało, czarno-pomarańczowy przykładowo, no to narysowanie każdego koloru tego pingwina to będzie osobne wezwanie do karty graficznej. Hej, tę kartograficzną narysuj mi całą klatkę, ale rysuj tylko ten fragment, ale zapełnij mi całą klatkę nicością, ale też troszeczkę tym pingwinem. Efekt jest taki, że jak chciałem pokazać taką planszę, jak teraz była na demie, no to wyglądało tak, że jakby się zależyło do tego, jak tam profilowało się to wszystko, to potrafił 600 albo 800 takich poleceń pod tytułem narysuj mi całą klatkę. No i to jest bardzo złe, bo to ma gigantyczny wpływ na wydajność. No dobra, to wypadałoby to takie coś zastąpić czymś innym. Preferowanie czymś, co jest bliższe temu, jak to wygląda realnie na karcie graficznej. Mianowicie wyobraźmy sobie taką tablicę wszystkich wierzchołków, do której przylega tablica wszystkich koordynat tekstur. No i tak, właściwie i oraz do której przylega tablica wszystkich kolorów. Dzięki temu wszystko jest takim jednym wielkim, prostym ciągiem i jest dosyć łatwe dla procesora, żeby mieć dostęp do tego. No i coś takiego jest w FreeJS, szczęśliwie, i nazywa się obiektem typu buffer geometry. No i to można jeden do jego jedną linijką kodu zastąpić. Hej, ty nie rób mesza, rób sobie buffer geometry i niech to ten. To jest trochę na zasadzie deklaracji, ja nie będę nic zmieniał w tym poszczególnym pionku, nie martwmy się tym, że nie da się już tego zrobić, po prostu rysuj go
zmniejszał mniej więcej trzykrotnie. Co jest miłe. Ale to oczywiście nie wystarczy. Jak widać tutaj już zaczyna się trochę lepiej robić, jeżeli chodzi o samą planszę. Jak ona się rysuje, no ale wciąż przy tej planszy maksymalnej, bo wymaganie było takie, żeby dało się narysować planszę 100 na 100 i żeby było 100 pionków. No i to chodziło o 11 klatek na sekundę. No to nie jest super. Najwyraźniej w takim razie sedno problemu leżało gdzie indziej niż w tym, co ten pomysł rozwiązał. Zwłaszcza ciekawe było to, że 15 minut po tym, jak odpaliłem planszę 40x40, no to się zaczęło wszystko zwalniać i ten. No i tak, czyżby pamięć gdzieś uciekała, coś się stało, no nie? Dobra. O czym się dowiedziałem? FreeJS nie zapomina. Jeżeli się jakiś obiekt doda do sceny, bo ona tam ma taką abstrakcyjne pojęcie sceny, jeżeli się jakiś obiekt doda i usunie, to nie ma znaczenia, bo on i tak gdzieś sobie tam w pamięci jest i coś się z nim robi. Co dokładnie to jest tajemnicze, ale coś się z nim dzieje. No i nie da się tak na dobrą sprawę sensownie usunąć pionka w inny sposób niż rozświeżenie strony, no ale tego nie chcemy robić. Problem był taki, że te kostki lodu w ramach reguł gry znikały i pojawiały się cały czas. No i po kilku minutach to tych kostek lodu, mimo że każda kostka to było może 12 trójkątów, to się tak akumulowało do punktów, w którym wszystko zaczęło zwalniać tragicznie. No tak, i wydajność przy planszy rozwiązania to znalazłem takie, że po prostu jeżeli jakiś pionek schodził z gry, no to pozostawiałem go sobie gdzieś na boku, i on sobie leżał, nikomu nie przeszkadzał. A jeżeli przychodziła pora, żeby stworzyć nowy pionek, to sprawdzałem, czy są jakieś wolne pionki, które nie są używane i wrzucałem. Dzięki temu liczba pionków była relatywnie stała na planszy. No, ale to wciąż nie wystarczyło, żeby na planszy 100 na 100 to miało sens. Żeby to wystarczyło. Bo wydaje mi się, że planszy 100 na 100 wciąż byłaby lepsza. Okej. A gdyby tak wrzucić wszystkie pionki do jednego takiego kształtu, gdyby tak FreeJS myślał, że te 100 pingwinów to tak naprawdę jest jeden pingwin, który przypadkiem wygląda jak 100 pingwinów, które się poruszają, to ma dużą zaletę, że wszystkie pingwiny rysowane są naraz, jednym takim pachem rysujemy. No i zamiast 500 rysowań mamy jedną, co musi mieć wpływ na wydajność jakiś. Drugi plus, dużo większy, jest taki, że przestaliśmy przeliczać w każdej klatce, gdzie ten pingwin się znajduje, dokąd zmierza i jakie są jego cele życiowe, na procesorze. Przerzuciliśmy tę odpowiedzialność na kartę graficzną. W karcie graficznej tylko mówimy, gdzie pingwin startuje, gdzie ma się zatrzymać, o jakiej godzinie rozpoczął, ile czasu trwać na jego podróż. No i to wystarczy karcie graficznej, żeby sensownie podać, w jakim kierunku on zmierza itd. Dobra, żeby coś takiego zrobić, musimy napisać coś takiego, co się nazywa Vertex Shader, czyli taki bardzo krótki programik, który będzie rozmieszczał wszystkie wierzchołki, które mamy akurat załadowane do pamięci po planszy. No i tak. Do karty graficznej można przekazać dwa rodzaje zmiennych. Jest jeszcze trzeci rodzaj zmienny, ale nie będę o nim mówił, bo on jest wewnętrzny dla karty graficznej. I tak. Pierwszy rodzaj zmienny to jest tak zwany uniform. Uniform to jest zestaw danych, jakieś dane, które będą takie same, jak sama nazwa wskazuje, dla całej karty graficznej. One są tylko do odczytu oczywiście i karta graficzna widzi je wszystkie, każdy pojedyncze jednostka wykonawcza widzi je tak samo. Drugi rodzaj zmiennych to jest zmienna typu attribute i attribute to jest coś, co jest przypisane, pojedynczy atrybut jest przypisany, ciekawe czy mi się, o właśnie, bo na tym to jest coś, co jest przypisane do pojedynczego wierzchołka. I normalnie każdy wierzchołek ma numer, swój pokolenie, swój numer, swoją pozycję, swój wektor normalny tak zwany, ale to jest, odnosi się do tekstur. Po prostu chodzi o to, w którą stronę ten wierzchołek jest, że tak powiemy. Ten wektor jest prostopadły do tego trójkącika, do którego należy dany wierzchołek, jego kolor naturalnie oraz coś, co szczęśliwie da się w FreeJS dodać, mianowicie coś, co ja dodałem, mianowicie odpowiedź na pytanie, do którego pingwina należy konkretny wierzchołek. Teraz normalnie to by się, sądziłem, że wystarczy to po prostu dodać na zasadzie takiej, że o dobra, słucham. Pytanie, co to znaczy prostopadły do wierzchołka? Prostopadły do trójkąta, do którego należy wierzchołek. A on może należy do kilku trójkątów, nie? Tak.
Co do zasady tak. Ale chodzi o to, że on ma jeden kierunek. To, w jaki sposób jest dany trójkąt wyświetlany, to jest średnia z wszystkich wektorów normalnych wierzchołów. To może dziwnie zabrzmieć, nieintuicyjnie, no, ale to mam go. Nie rozumiem definicji prostopadłości w takim przypadku, tak? Mhm. Ale jakiś wektor kierunkowy spoko. No jak wyobrazić sobie ostrosłup, który ostrosłup trójkątny i z jego wierzchołka poprowadzisz odcinek, który jest pod kątem 90 stopni do... No właśnie. A, no właśnie, w ten sposób. No to wyobraź sobie, że ten ostrosłup to jest jakiś budynek bardzo skomplikowany i zrzucamy z niego coś. I to coś będzie sobie akurat przyczepione do liny i ta lina będzie wyznaczać ten wektor normalny. Tak to w skrócie ma wyglądać, że idzie w górę. Powiedzmy. Chodzi o to, że jeżeli wektor normalny jest zwrócony do kamery, to wtedy najczęściej trójkąt rysujemy. Natomiast jeżeli jest od kamery, to wtedy trójkątem nie rysujemy. Bo trójkąty w WebGL i OpenGL są jednostronne. A wektor normalny nie dotyczy czasem trójkąta? W tej rzeczy nie. Przypisany jest do... To jest śmieszne, dziwne, ale przypisany jest do wierzchołka. I wektor normalny trójkąta liczony jest z wektorów normalnych wierzchołków. Dziwne, ale tak jest. W szczególności dlatego, że karta graficzna nie ma, tak, co do zasady, nie ma takiej idei jak trójkąt za bardzo. Więc tak, sądziłem, że to mi się po prostu tutaj da zrobić na zasadzie hej, spójrz mi bufor, to jest jakiś tam bufor, który ma dać takie moje dane, dodaj mi atrybut i to na pewno będzie działać. Otóż nie, bo tutaj jeszcze trzeba dodać coś takiego i nie wiadomo czemu i tutaj jest stosowny komentarz do tego. Taki mały kluczyk, na który należałoby uważać. No nic. W dużym skrócie to, co się dzieje na samym końcu, to właśnie robimy naszego mesha, który bufor to zawiera dane na temat wierzchołków i to jest po prostu ileś tam pingwinów skopiowanych. Powiedzmy, że na przykład 100 albo 200 skopiowanych, jeden są wszystkie w tym samym miejscu. A teraz materiał posiada całą resztę, czyli między innymi pozycje poszczególnych pingwinów, ich ścieżki i tym podobne. To jest ciekawe, słucham. Ja mam pytanie takie, rozumiem, że pingwiny wszystkie były w jednym meszu i wszystkie kostki lodu były w drugim meszu? Tak. I wszystkie ściany w trzecim i koniec. Tak, ale można było to zrobić nawet na zasadzie, że wszystko jest w jednym meszu, teoretycznie. Okay. Jak ktoś gra w jakieś gry przyglądarkowe, trójwymiarowe, to najczęściej, żeby to działało sensownie, to wszystko jest w jednym meszu i wszystko jest rysowane raz. I to jest dużo magii i trzeba się troszeczkę znać, żeby to zrobić. Okej. Okay. Nasz webtext shader wygląda mniej więcej tak. Jak widać, to jest taki język C podobny z kilkoma złośliwymi elementami. Jak widzicie, tutaj używam na przykład 0010 z jakiegoś powodu. Otóż on nie chce się skompilować, jeżeli wpiszę mu po prostu 0. Bo on uważa, że 0 to jest liczba całkowita, a on tu oczekuje liczby zmiennej przecinkowej i nie rozumie, że to jest w gruncie rzeczy może sobie rzutowe. On automatycznie tego nie robi. W szczególności to też ma odniesienie do tego, że właśnie tutaj mamy sobie ten mesh index, to jest nasz nieszczęsny... Słucham? A ta jedynka tam szybliwa, jakująca, to też ma jakieś znaczenie? Jedynka? Nie widzę. 3, 14, 15. A, to! Nie, no, to jest tym przybliżenie do czterech miejsc po przecinku. No właśnie, chodzi o to, żeby po czwórce jest jedynka. A, no dobra, no to miałem niedokładną aproksymację liczby pi. W odpowiedzi ją wpisywałem i tak troszeczkę mi się potem dodawało, no niestety. Tak, więc wyszło na jaw, że w tym projekcie całym liczba pi nie była dokładna. A w szczególności dlatego się to zdarzyło, że po prostu nie ma takich stałych dostępnych. Trzeba sobie wszystko wymyślić. To jest troszeczkę jak assembler. Musisz sam skonstruować rewolwer, który strzelisz sobie w stopę. No i w dużym skrócie polega na tym, że mieliśmy sobie takie tablice właśnie jak mesh durations, mesh path start i do poszczególnych elementów tej tablicy dociera się przez ten indeks. No tylko, że ten indeks, słucham. Ja mogę takiego haka zdradzić. Widzę, że masz funkcję sinus, pewnie masz arkus sinusa. To na olimpiadach informatycznych i SIEM-ach
nie wpisywaliśmy z palca pi, tylko braliśmy arkus kosinus przez zera razy 2. I 4 razy jak ustawię cydy. O, albo tak, jakoś tak. W każdym razie stałe zawsze z funkcji trigonometrycznych uzyskiwaliśmy, nie wpisywaliśmy ich z palca. To taka. Ale z zero ciekawe trzeba było podejść, tak? To jest świetny pomysł. To jest jeszcze taka stała, którą się to stało. To znasz. A miałeś wtedy precyzję taką, jaką chcesz, tak? Tyle ile dam, to flot wyciągnie. To jest świetny pomysł, ale niestety karta graficzna jest, a konkretnie jej pojedyncze jednostki obliczeniowe są z reguły głupie głód, a właściwie głupie głód jest kompilator tego, bo on nie rozumie, że tu jest tak naprawdę podana funkcja ze stałą i nie optymalizuje tego w żaden sposób. Jak zrobiłem coś podobnego w innym miejscu, zauważyłem, że każde dodanie takiego jednego sinusa czy innej funkcji trigonometrycznej miało widoczny wpływ na wydajność. Więc tam nie ma stałych? Nie ma. Praktycznie nie ma. W sensie, no jak, są jak sobie zdefiniujesz. No i właśnie to jest ten, to jest ból. To nie jest najprzyjemniejszy w użyciu język. No i tak, mniej więcej tutaj tak. Musiałem sobie tutaj zrzutować ten indeks tego mesza, bo to z jakiegoś powodu przekazywane są wyłącznie wszystkie tablice. Wszystkie atrybuty, jeżeli już są przekazywane liczby, to są przekazywane zmiennoprzecinkowe, co jest bolesne, bo czasami potrzebujemy stałoprzecinkowej, no, liczby całkowitej przykładowo. Jak to jest szczególnym przypadkiem stałoprzecinkowej, no właśnie i ten. I musiałem tutaj dotrzeć, jak się robi rzutowanie, bo też się robi trochę inaczej. No i tak. Tak, tutaj dół zmienną to akurat dałem, żeby ten, ale nie będę się głębiał za bardzo. Chodzi głównie o to, że tak, ta zmienna przyjmuje wartość od 0 do 1 i mówi w jakim miejscu tej ścieżki, którą ma akurat ten pingwin, czy tam kostka lodu, czy kto się znajduje. Pozycja łowicza, oczywiście pozycja, która jest aktualną. Jak widać, to jest interpolacja zwykła między tymi, między końcem a początkiem. Staram się na podstawie tego w trzech wymiarach jakiś kierunek mu uzyskać i ten kierunek rzutuje na dwa wymiary w taki dosyć dziwny sposób, ale potem to działa, więc nie ma się czym przejmować. Dalej wrzucam te wartości z tego wektora dir do macierzy obrotu stosownej, tak żeby ten pingwin czy kto obracał się w dwóch wymiarach, żeby nie wychodził nigdzie. No i dalej to są już tylko liczenie po prostu pozycji macierzy przekształcenia, która będzie odpowiadała za jego obrót i przesunięcie takiego obiektu. No i dalej to już się dzieje samo, jak praktycznie widzisz. Okej. No dobra, pierwsze co się stało oczywiście, to jak wrzuciłem wszystkie pingwiny do jednego worka, to powiedziało mi error, too many uniforms, tak? Co to w ogóle jest? Ja zajrzałem, pogooglowałem, w końcu znalazłem. Otóż karty graficzne mają takie ograniczenie, że nie można do tych uniformów pakować za dużo na raz. I w szczególności nie można zrobić 100 pingwinów i tych 3000 pingwinów i nimi komenderować, bo to będzie trochę za dużo danych. Co jest zabawne, da się to obejść, a to jest w ogóle zresztą dosyć dziwnie liczone, bo jeżeli się próbuje oszacować dokładnie, ile tych danych można, na przykład, czy możemy w jednym meszu zebrać 25 czy 30 pingwinów, to z poziomu FreeJS to jest praktycznie nie do oszacowania, bo ono samo sobie dodaje jakieś tam dane, które zapychają nam tą wolną przestrzeń. Gdyby ktoś pisał w czystym WebGL-u, czyli ktoś, kto ma bardzo dużo czasu i bardzo wysokie umiejętności, to pewnie by był w stanie nad tym zapanować, ale lepiej to ominąć niż nad tym panować i po prostu podzielić to, że na przykład będą cztery myszy, tu jest 25 pingwinów, tu jest 25 pingwinów, tu jest 25 kostek lodu, tu są 25 ścian. I tak to mniej więcej działa. Jak się to tak rozwaliło na cztery takie mniejsze, duże wciąż zbiory kształtów, to zaczęło nagle działać. Teraz ważne było, żeby przy tych zbiorach kształtów recyklingować wszystko jak tylko się da, bo jeżeli się robi taki jeden duży zbiór kształtów, powiedzmy właśnie składający się z 205 pingwinów, to mamy taki krótki lang. I tak widać go, bo ten krótki znaczy sekundy. No ale pierwszy sukces dzięki temu się udało osiągnąć, bo mamy planszę 100 na 100, 1000 pionków, warunki bojowe już, bo tak miało być na maratonie. 34 klatki na sekundę, super. To było już docelowo i można było powiedzieć, że okej, to jest okej, to nas urządza. Natomiast zastanawiałem się później, tak
zmieniona przez przeglądarkę, przez kartę graficzną i ona musi zdecydować, czy chce je rysować, czy nie. One są jakby plecami do siebie, więc kiedy się rysuje jeden, rysuje się drugi, ale trzeba zdecydować, czego rysować. Tak na serio to się dzieje tak, że ona rysuje oba, a dopiero później decyduje, które z tych danych wywalić. Więc marnotrawstwo mocowi, czy nie występuje tak czy siak. No tak, to się da załatwić jedną zmienną, po prostu mamy, że mamy ustawione, że mają tylko jedną stronę. Pierwsze, co się stało po tym wszystkim, to znikła mi cała branża, bo okazuje się, że właśnie te wektory normalne powinny mieć drugą stronę niż mi wtyczka eksportująca pod Blendera te kształty podawała. No tak, to było ciekawe, ale to się na szczęście dało jednym szybkim poleceniem odwrócić. Ale przez pół godziny się zastanawiałem, czy ja przypadkiem szukałem jakiegoś błędu i szukałem tu na Stack Overflow i tak dalej, nie byłem w stanie znaleźć. Okej, no dobra, i teraz ostatnia rzecz praktycznie z takich rzeczy, co by mogły pomóc. Mianowicie to ten fragment kodu, który jest odpowiedzialny za same rysowanie tego pingwina, czy już mamy, jak już mamy pozycję poszczególnych wierzchołków na dwumiar wymiarowej przestrzeni, to musimy je oczywiście narysować. I te fragmenty domyślnie we Free.js jest wielki. Tutaj go nie ma, bo on ma, nie wiem, z 300 linii kodu coś w tym guście, bo on uwzględnia między innymi, czy są jakieś światła, czy są jakieś cienie, czy coś tam. On jest długi i się liczy nie wiadomo ile. Dlatego prościej jest, jeżeli wiemy, że będziemy mieć jedno źródło światła typu na przykład słońce, to prościej jest po prostu udawać, że je mamy i wszystko cieniować w taki sposób, jakby tam było jakieś źródło światła. Więc tak, mamy sobie tutaj taki wektor, który jest mniej więcej w górę, bo Y, współrzędna Y to jest góra. I mnożymy go sobie przez iloczynem skalarnym przez właśnie wektor normalny tego konkretnego wierzchołka, dzięki czemu jeżeli jest jakiś wierzchołek, który jest pod kątem 90 stopni do naszego źródła światła, to będzie praktycznie czarny, a jeżeli jest zwrócony, że tak powiem, twarzą do tego źródła światła, to będzie najjaśniej malowany. No i dzięki takiemu krótkiemu fragmentowi kodu się dało solidnie to wszystko przyspieszyć, bo okazało się, że to też miało znaczenie. Nie miałem bladego pojęcia, że to może być takie ważne, zanim zacząłem się tym zajmować. No ale jak widać było. I to był duży win, bo nie trzeba było się za bardzo namęczyć. Ale efekt ostateczny. Sprzęt, który mieliśmy na samym... Co? W tamtym kodzie to miało być tak, że przeciwne do siebie wektory miały taki sam cień? Tak, dokładnie to się działo. Dokładnie to się działo, więc pingwiny były też przypadkowo podświetlone od dołu, ale o tym zorientowałem się dopiero, jak już było troszeczkę za późno. I miałem ważniejsze rzeczy do roboty, więc... Ale to był całkiem niezły efekt, bo dawało całkiem ładne pokolorowanie, jak mieliśmy jeszcze 10 kolorów. I dało się całkiem nieźle wtedy odróżnić. Ale tak, Robercik, masz rację, to faktycznie wywoływało taki efekt. Ale mi on się podobał, bo troszeczkę wyglądało, jakby się odbijało coś światło od tego lodowiska na którym na tak, to jest feature. Więc tak, całkiem przypadkiem karta graficzna, jaka była na w tych laptopach, które prezentowały prezentację, wizualizację, była identyczna jak w moim laptopie, więc miałem całkiem realistyczne warunki tego, jak to się testuje. Rozdzielczość oczywiście była trochę inna, bo było Full HD, ja nie mam Full HD, nie jestem tak szczęśliwy. No ale w każdym razie, plansza 100 na 100, więcej niż 1000 pionków na pewno, było naprawdę ciężko, 55-57 klatek na sekundę, minus taki lag, co się musiał dziać po prostu, bo to była masa danych, jednocześnie się musiała przewijać i jeszcze na dodatek musiał sobie kalkulować, czy na pewno wszystkie pingwiny startują naraz, bo ich kroki były zależne od siebie, ale musiałem wpaść na to po stronie wizualizacji. I to trzeba było też przeliczyć. Tam był troszeczkę problem algorytmiczny rozwiązania, jak to zrobić. No dobra, teraz Pulsman Anti-Alias. Okazuje się, że jak się weźmie takiego kanwasa i się go ustawi, bo się dwa razy większą rozdzielczość niż się powinno, to nie ma to gigantycznego wpływu na wydajność z jakiegoś powodu, a mamy anti-aliasing, coś w rodzaju anti-aliasing. To jest super, bo dzięki temu było wszystko całkiem gładkie. Zrobiłem test przeciążeniowy później, znaczy wcześniej oczywiście zanim odwołaliśmy, na zupełnie innych danych i wyszły mniej więcej i takie ten. Ja może na koniec go pokażę, bo to już jest praktycznie koniec tej prezentacji. Nie mi się uda. Klik, dobrze. Tak, to jest osoba. O, proszę bardzo. To jest 1 600 000 trójkącików malutkich,
które są w tej chwili w przeglądarce rysowane. Jak widać, każdy ma inny kolor. To jest oczywiście bardzo tendencyjny przykład, bo tak naprawdę najbardziej na wydajność nie ma wpływu ilość tych trójkątów, a ich powierzchnię, bo najbardziej w karcie graficznej pracują te jednostki obliczeniowe, które autentycznie rysują te trójkąty. Te, co obliczają ich pozycje, nie tak bardzo, tak mniej więcej 1/4 obliczeń, 1/4 obliczeń wielkości. I to jest, no, 27 sekund, nie widać, żeby było bardzo płynnie, ale jest ok, da się przeżyć. Nie oczekujmy zbyt wiele. Natomiast interesująca rzecz jest taka, że jeżeli weźmie się taki produkt zaprojektowany przez Intela, który się nazywa NodeWebKit, i w skrócie polega na tym, weźmy przeglądarkę oraz i to jakąś aplikację, którą ktoś zrobił i zapaczkujmy ją razem i udawajmy, że to jest aplikacja natywna. Autentycznie na tym to polega. Jest cały WebKit konkretnie zapakowany w jednej aplikacji, która się kompiluje. Teraz tak, uruchomimy ją z to. Migratorii wydajności mamy. Zaraz się uruchomi. Tak, i tu też jest 33 FPS, ale to trochę dlatego, że równocześnie się odpala na dwóch monitorach, bo akurat... Dobra, nie udało mi się konkretnie tego efektu, który chciałem pokazać, bo chodziło o to, że jeżeli jest jeden monitor i nie musi się bardzo męczyć, to wtedy to chodziło 57 klatek na sekundę. No niestety teraz równocześnie tym światłami wolałbym tego teraz nie zmieniać, więc no nie ma takiej, nie jest tak wyrafinowany. Jest parę klatek szybciej, ale no, nie jest do końca to, co chciałem pokazać. Najważniejsze jest to, że działa szybciej, bo omija to ograniczenie, o którym mówiłem, mianowicie udaje się oszukać NVIDIA, raczej sterownik karty graficznej, że tak, tak, bardzo potrzebujemy waszej osobnej karty graficznej, a nie tej zintegrowanej. To jest naprawdę coś bardzo ważnego. Okej, no i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Korzysta z tego rozwiązania, na przykład jak mamy takie
creator brackets, to jest tym napisany. I tak sublime text też jest tym napisany. To jest to dosyć popularne, bo dzięki temu ludzie, którzy znają tylko JavaScript i trochę WebGL-a, mogą napisać natywną aplikację, która całkiem przyzwoicie chodzi. No. Coraz więcej jest takich ludzi, którzy znają tylko to, więc to jest ważne, żeby takie ułatwienie istniało. No dobrze, to wydaje mi się, że skoro już nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo za uwagę. Dzięki.